chwyt jednak Argentyńczyka Villafane. Jest na wysokości pola bramkowego, dośrodkowuje, ale tutaj nie było żadnego z partnerów. Odważnie teraz ruch Chorzów i gdzieś taka piłka bezpańska trafia do bramki Bozinkowicz. Chyba pierwszy kontakt z piłką w ogóle tego zawodnika. Źle ustawiony Nowak i ruch Chorzów prowadzi 1-0. Babuendy, Brofić pierwszy i Mączyński drugi. Nie brał tego pod uwagę, że może go przeskoczyć Przybecki, a Przybecki jest bardzo, bardzo stoczny. Strącił piłkę. Gdzieś tam nie siadła tak jak chciał Posinkowicz, ale wręcz idealnie przelobować z takiej odległości tak wielkiego faceta jak Sebastianowa. O tutaj. Ani Mączyński, ani Zeidler też nie pomogli. No już Przybecki tutaj. Szybka piłka do Przybeckiego. Posinkowicz czeka na podanie Walski i 2-0 dla ruchu Chorzów. Ależ znakomita kontra Chorzowian, którzy tutaj uciszyli w tym momencie zamiast Strzelnicy Butowej. Coś nieprawdopodobnego, jak szybko. Kulny Ramon Roczabo. A to prowadzenie naprawdę ruch Chorzów tutaj zapracował taką bardzo rozsądną grą od samego początku. Tutaj strata Grześka Koncerza. Nie można go winić. Chciał przyjąć piłkę sobie, wysoko zagrana. Ale coś nieprawdopodobnego, jak szybko wyprowadzona kontra. Mączyński zgubił na chwileczkę, tylko zwróćmy uwagę. Piękne zagranie, kapitalne zagranie. 7 metrów za plecami i tutaj Przybeckiego został obrońca GKS-u. Nawet już wiedział wcześniej, że będzie zagrywał idealnie dołem.